z południowego zbocza szczytu Kocierz, część śląskiego grzbietu w Karkonoszach, spływa i wpływa do Harachowa potok Mumlawy. Tu parkujemy. Mumlawy to artysta, któremu wskutek różnych zawirowań udało się stworzyć galerię atrakcji dla każdego. Oto kurs czesania i zaplatania warkoczy wodnych. A tutaj, niedaleko mostka, przyczaiła się kolejna ciekawostka. Sam mostek w godzinach szczytu jest w stanie udźwignąć tabun turystów i jest najlepszym punktem widokowym na ciekawostkę. Czy jest to przedszkole na gładkim kamieniu? Nie. To nazwany drugim cudem natury w Czechach wodospad Mumlawy i spółka. W granitowym podłożu podporzyły się uskoki skalne, które potok Mumlawy wykorzystuje do akrobacji powietrznych i na parę sekund odrywa się od dna. Obserwowanie tego zjawiska pomaga wielu osobom wyrwać się z dna depresji i poszybować ku lepszemu jutru. Wdzięczni i zdesperowani wznoszą dowody wdzięczności. Wodospad to główna atrakcja, ale jest jeszcze coś i do tego cosia zaprowadzą nas trzy gracje.